Najlepsze smartfony stają się coraz droższe, a przy tym kolejne ich generacje przynoszą coraz mniej nowości i faktycznie istotnych zmian. Na szczęście naprawdę dobry smartfon, tylko nieznacznie ustępujący tym najdroższym pod względem jakości, wydajności i funkcjonalności, można kupić już za około 2000 zł. W tym materiale podpowiemy Wam, czego spodziewać się po smartfonie z tej półki cenowej i które modele telefonów z tego przedziału cenowego są najlepsze. Zapraszam na materiał. Okolice 2000 zł to bardzo atrakcyjny przedział cenowy, bo najlepsze smartfony do 2000 zł mają procesor, wyświetlacz, wyposażenie i jakość wykonania, które pod wieloma względami przypominają to, co oferują urządzenia z najwyższej klasy, a przy tym są od nich dużo tańsze. W smartfonie za około 2000 zł możemy szukać już flagowych procesorów Qualcomma i Mediateka, choć oczywiście nie należy stronić od sprzętu z układami średniej klasy, jak na przykład Snapdragony z serii 700. Oprócz tego należy wybierać jedynie spośród modeli wyposażonych w jasny panel OLED, odświeżany z częstotliwością co najmniej 90 Herców. Nie warto za to przekładać przesadnej uwagi na rozdzielczość ekranu i ilość pamięci RAM, bo powyżej 1080p i 6 GB no już wielkiej korzyści nie zobaczymy. A co z aparatami? Główny tylny aparat smartfonów za 2000 zł zazwyczaj prezentuje bardzo dobrą jakość, bądź dobrą jakość porównywalną z flagowymi smartfonami sprzed 2-3 generacji. W niektórych modelach wyposażany jest on w optyczną stabilizację, która potrafi znacznie poprawić jakość obrazu w słabym oświetleniu, no i wygląd nagrywanych filmów. I to głównie dlatego polecamy smartfony z tym rozwiązaniem. W idealnej konfiguracji obiektywowi głównemu powinien towarzyszyć dodatkowy aparat ultra szerokokątny i teleobiektyw dający co najmniej dwukrotny zoom optyczny. W praktyce ten drugi jest bardzo rzadko spotykany w tym przedziale cenowym i jest zastępowany często modułem makro lub modułem do badania głębi sceny, które są właściwie bezużyteczne. Dlatego patrząc realistycznie na to, co się dzieje na rynku, wybierając smartfon za około 2 koła z najlepszym aparatem, należy zwracać uwagę na jakość aparatu głównego i ultra szerokokątnego, a pozostałe moduły, czy to ich jakość, czy to ich liczba, no nie mają tutaj większego znaczenia. Jeśli często nagrywamy filmy, to dodatkowo powinniśmy zwrócić uwagę na obecność wspomnianej wcześniej optycznej stabilizacji. A co oprócz tego? No właściwie już standardem stała się obsługa sieci 5G, najciekawsze modele mają też wodoszczelną obudowę, podstawowe głośniki stereo i obsługują z reguły szybkie ładowanie. Za to niestety nadal rzadkością w tym przedziale cenowym jest obsługa ładowania bezprzewodowego i coraz więcej firm decyduje się na usunięcie ze sprzętu tej klasy wyjścia słuchawkowego, co niektórzy oczywiście mogą postrzegać jako znaczącą wadę. Wybór smartfona do 2000 zł jest jednocześnie bardzo łatwy i bardzo trudny. Łatwy, bo faktycznie godnych polecenia modeli nie ma zbyt wiele, a trudny, bo żaden z nich nie jest też idealny. Jak to się mówi, życie to sztuka wyborów i mamy nadzieję, że zawężenie poszukiwań do trzech poniższych pozycji tę sztukę Wam bardzo ułatwi. Oto nasze trzy propozycje na tej półce cenowej. Linki do aktualnych ofert oraz do naszych szczegółowych testów tych trzech smartfonów znajdziecie pod filmem. A zaczynamy od Samsunga. A52s to najbardziej uniwersalny i funkcjonalny smartfon swojej klasy. Jego obudowa ma porządne uszczelnienie, mamy tu normę IP67, aparat ma optyczną stabilizację obrazu, ekran OLED jest jasny i odświeżany z częstotliwością aż 120 Hz, no i z tego telefonu nie usunięto wyjścia słuchawkowego ani slotu na kartę pamięci. Właśnie ten niespotykany u konkurencji zestaw funkcji sprawia, że Samsung Galaxy A52s jest sprzętem wartym rozważenia, choć oczywiście nie jest też idealnym smartfonem. Do jego wad niektórzy zaliczą to, że jego obudowa jest w całości wykonana z plastiku, a obsługiwane przez niego szybkie ładowanie jest no takie niezbyt szybkie, bo tylko 25-watowe. Na dodatek umieszczona w pudełku ładowarka ma maksymalną moc tylko 18 watów, więc aby skorzystać z tej cechy, no niestety musimy mocniejszą ładowarkę kupić sobie samodzielnie. Realme 9 Pro Plus to smartfon dla osób lubiących sprzęt, który najbardziej rzuca się w oczy. Charakterystyczną cechą 9 Pro Plus jest mieniący się szklany tył, obok którego trudno przejść obojętnie. Oprócz tego obsługuje on bardzo szybkie 60-watowe ładowanie na plus. Należy w nim również zaliczyć głośniki stereo, wyjście słuchawkowe i główny aparat z optyczną stabilizacją. Jest to więc ciekawa alternatywa dla A52s, choć trzeba wiedzieć, że w zamian za bardziej wyrazisty design tracimy tutaj na jakości wyświetlacza, wydajności procesora. Nie ma tutaj również wodoodporności i możliwości rozszerzenia pamięci za pomocą karty microSD. Trzecia nasza propozycja to tak naprawdę cała rodzina smartfonów.
Realme GT 5G to smartfon dla fanów szybkich procesorów, bo jest on wyposażony w najszybszą jednostkę centralną, którą można znaleźć w sprzęcie tej klasy, czyli w Snapdragona 888, znanego z ubiegłorocznych flagowców. Niestety ceną za tę wydajność jest brak optycznej stabilizacji i ogólnie rzecz biorąc mocno przeciętna jakość aparatów. No właśnie, skoro wspomniałem o całej rodzinie smartfonów, no to wybierając smartfony Realme GT bądźcie wyjątkowo uważni, bo łatwo się pomylić. Realme GT Neo to Realme GT 5G z procesorem MediaTek Dimensity 1200, a prezentowany tu w materiale wideo Realme GT Neo 2 to Realme GT 5G ze Snapdragonem 870 i z większym ekranem, ale za to bez wyjścia słuchawkowego. Oferta Realme jest trochę przeładowana pozycjami, no ale przynajmniej jest tutaj spory wybór. Pamiętajcie, linki do aktualnych cen znajdziecie pod spodem, podobnie jak odnośniki do pełnych testów wskazanych przez nas modeli. A ode mnie na dziś to już wszystko. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!